Tego drążka nie będzie widać w tej kamerze, ani w jednej, ani w drugiej. Ale jak z drążkiem, to będziesz lepiej wyglądał na Dzień Kobiet. Taki drążek i facet przy drążku. Z życzeniami. O. Patrz, przygotował się z tego. Patrz, a ja z tylko tego to ci miał powiedzieć. Jak znalazł. Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak świątecznie mamy 8 marca, Dzień Kobiet. W związku z tym chcieliśmy złożyć jakieś takie konkretne męskie życzenia dla pani. Najlepsze święto w roku. Najlepsze święto w roku. Życzenia jakieś konkretnie? Specjalne. Spełnienia najskrytszych marzeń. Najskrytszych. Wszystkiego najlepszego. Radości każdego dnia. Radości z męża. O. Wchodzimy na grząski grunt. Tak. Tak jest, tak jest. Ale rzeczywiście, samych radości, wszelkich sukcesów, no i taki konkret. Konkretnych facetów. Tak, i dużą masę pieniędzy. Nie Szkotów. Nie Szkotów. Przecież powiedziałem, że konkretnych. Konkretnych. Przechodząc do tematu dzisiejszego, aminokwasy. Ja chciałem się ciebie, Waldku, zapytać o coś takiego, ponieważ często spotykam się z taką sytuacją, że jacyś przedstawiciele handlowi, doradcy czy nawet naukowcy, osoby z tytułami, stawiają jakby znak równości pomiędzy aminokwasy i biostymulatory. Ja się z tym kłócę, spieram, uważam, że to jest herezja. Nie wszystkie aminokwasy mają zdolności takie biostymulujące. Powiedz mi, czy słusznie się burzę? Czy może nie mam racji? Cóż, nie pozostaje mi nic innego, tylko przyznać ci rację, że słusznie się burzysz. Nie każdy aminokwas może funkcjonować jako regulator wzrostu czy rozwoju. Musimy o tym pamiętać, że spośród 20 aminokwasów, które występują w organizmach żywych, czy 21, większość stanowi tylko i wyłącznie części budulcowe białek, bądź części budulcowe innych struktur wchodzących w skład komórek żywych. Czyli będą budowały tylko masę? Będą budowały masę. Ale należy też pamiętać, że wśród tych 20 czy 21 aminokwasów jest kilka, które z całą pewnością będą mogły w konsekwencji funkcjonować jako regulatory wzrostu. Jako biostymulatory? Jako biostymulatory po przejściu określonych przemian metabolicznych. Które to są aminokwasy? No wydaje się, że niezwykle istotny jest tryptofan. Tryptofan, który jest prekursorem auksyn. Auksyn, czyli hormonów decydujących między innymi za rozwój korzeni, wzrost masy wegetatywnej, i w szereg innych procesów, na przykład stabilność kwitnienia. Na przykład glicyna. Glicyna jak najbardziej bardzo ważny aminokwas regulatorowy również. Choć musimy tutaj pamiętać, że bardzo często ta glicyna jest wykorzystywana raczej jako nośnik dodatkowych minerałów, które podajemy roślinom. Dobrze. Czy oprócz tych dwóch jeszcze jakieś? Tak, musimy pamiętać, że niezwykle ważna jest metionina, która stanowi prekursor etylenu, najważniejszego, wydaje się, hormonu uczestniczącego w dojrzewaniu owoców. Tak. Poza tym oczywiście lizyna i kilka innych aminokwasów, które obecne są w niemal wszystkich preparatach opartych na bazie czy pochodnych białek. Białek. No dobrze. To teraz tak. Mamy aminokwasy pozyskiwane albo drogą enzymatyczną, albo hydroliza kwaśna, czyli działamy kwasami. To jest taki sztuczny podział, ale ważny ze względów praktycznych. Tak, jak najbardziej. To wiąże się z kilkoma rzeczami. Przede wszystkim ze źródłem, z którego izolujemy te aminokwasy. Częściej stosowana jest hydroliza kwaśna w przypadku aminokwasów zwierzęcych. Natomiast enzymatyczna, o której powiemy sobie w następnym odcinku, mam nadzieję, jest trochę innym sposobem i daje nam trochę inne efekty. Dużo lepsze. Dużo lepsze, ale to ale za tydzień. Ale to jest droższa metoda. Zdecydowanie droższa, ale warto zapłacić tę cenę za to, żeby otrzymać więcej skutecznie działających aminokwasów. Dobrze, to teraz drugi podział. Pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Może dzisiaj o tych zwierzęcych. Dzisiaj może o zwierzęcych. Czemu nie? Zwierzęce od dość dawna stosowane są jako nawozy, zwłaszcza nawozy dolistne, ale także bardzo często stosowane są jako nawozy doglebowe. I w tej chwili chyba troszeczkę zmienia się nasz sposób myślenia i spojrzenia na te aminokwasy.
Dlaczegoż? Otóż te aminokwasy pochodzenia zwierzęcego mimo wszystko mają w aminogramach nieco inne proporcje. Te proporcje są niezwykle istotne, ponieważ na przykład obecność tryptofanu będzie efektywnie podnosiła ilość auksyn. Tak? Nadmierna ilość metionin będzie podnosiła ilość etylenu. Czyli hormonu starzenia. Hormonu starzenia i dojrzewania. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, co chcemy osiągnąć stosując tego typu aminokwasy czy tego typu preparaty i jakie to nam przyniesie skutki końcowe. Najlepiej jest stosować aminokwasy zwierzęce, mimo wszystko, tak ja twierdzę, doglebowo. Tak, aby dać szansę mikroorganizmom obecnym w glebie do tego, żeby troszeczkę te aminokwasy przygotowały, przystosowały dla roślin. No dobrze, ale podając doglebowo, oczywiście korzenie roślin chętnie pobiorą aminokwasy. Tak. Wydaje mi się, że jednak większa część tych aminokwasów zostanie natychmiast przechwycona przez mikroorganizmy glebowe i wydaje mi się, że to dokarmianie drzew doglebowo aminokwasami to jest takie w sumie no pośrednie, bo należy to bardziej traktować może jako pożywkę dla mikroorganizmów, a dopiero później przekazanie dla roślin. Moim zdaniem trzeba to traktować dwojako. W zdecydowanej większości jako pożywkę. Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli analizując aminogram, wychodzi nam, że mamy powiedzmy 15% tryptofanu, tak? To w tych 15% tryptofanu na pewno część zostanie pobrana efektywnie przez rośliny, ponieważ bakterie do swojego rozwoju będą bilansowały proporcje pobieranych aminokwasów. Jeżeli mamy tryptofanu za dużo, one pobiorą tylko tyle aminokwasu tryptofanowego, ile będą potrzebowały do rozwoju. Czyli mniej więcej taki poziom, jaki mamy w przypadku pozostałych aminokwasów. Dobrze, powiedziałeś takie czarodziejskie słowo, aminogram. Aminogram. Aminogram to jest, wiesz, słowo, które nie każdy rozumie. Musimy tutaj chyba zaznaczyć przy tej okazji, że nie wszystkie preparaty, ale niektóre mają aminogram zamieszczony na swoim opakowaniu. Co to jest aminogram? Przede wszystkim musimy patrzeć na aminogram i musimy przed zakupem preparatu przeanalizować ten aminogram pod kątem skuteczności i osiąganych rezultatów danego preparatu. Aminogram to nic innego jak wykaz ilościowy i jakościowy, czyli ile mamy aminokwasów i w jakich ilościach w danym preparacie. Zwykle aminokwasów zwierzęcych stosujemy w tych preparatach zdecydowanie więcej, co się wiąże ze sposobem pozyskiwania i z tym, że nie wszystkie te aminokwasy są aktywne. Tylko przyjmuje się, że około 50% tych aminokwasów może być wykorzystywana przez organizmy żywe. Cała reszta jest w innej formie i dlatego nie są aktywne fizjologicznie. Ale podane doglebowo będą się dalej świetną pożywką dla mikroorganizmów. Prędzej czy później z całą pewnością ulegną degradacji, przekształceniu do innych form azotu, węgla, innych pierwiastków, które są obecne w aminokwasach, w związku z tym będą także pożywką dla mikroorganizmów i dla roślin. Wiemy, że obecnie w Unii Europejskiej są prowadzone działania w tym celu, żeby ograniczyć stosowanie aminokwasów od zwierzęcych, głównie do tych okresów, kiedy nie ma owoców na roślinie, czyli albo przed kwitnieniem, albo już po zbiorach owoców, a jeśli w trakcie sezonu, kiedy owoce są, to raczej właśnie doglebowo. Doglebowo stosujemy wtedy aminokwasy zwierzęce. Niemniej jednak ten trend, który zainicjowano w Europie Zachodniej, jest widoczny także i u nas, wielu producentów, dystrybutorów coraz większą uwagę poświęca aminokwasom roślinnym i o tych aminokwasach roślinnych. I bardzo słusznie. Porozmawiamy w przyszłym tygodniu. W następnym odcinku. Dziękujemy bardzo serdecznie. I zapraszamy.